No to mamy, proszę Państwa, tam za 7, 9, 21. No, że Pałac Kultury Stalina i Lenina dzisiaj, to wiadomo. Proszę Państwa, i do Ameryki Białystok, i do Ameryki Białystok. I teraz się wszystko pokrzyżowało, proszę Państwa, tutaj w Polsce. A no gdzie oczywiście to te najmłodsze, te systemy papieskie, najmłodsze, te dziady katolickie kaszlące, one tak o tej Anglo-Ameryce Białystok marzą, o tej Ameryce w ogóle, że do kina idą. Śmiało, proszę Państwa, się pchajmy tutaj na te perony, bo tutaj co jest grane, proszę Państwa. To jest Budapeszt, prawda? No tutaj jesteśmy w Polsce, a proszę Państwa, kino to jest nie jedno. Są dziesiątki kin tu w Warszawie, bo to przecież w końcu największa dziura jest europejska, polska. A proszę Państwa, zawracamy, bo tutaj przecież zapowiadali o tym peronie drugim, że do Anglo-Ameryki Białystok jest czerwony, piękny, pojechał, proszę Państwa, odradzało się zdradzić, proszę Państwa. No i tam to nas interesuje właśnie, jaki wielki wkład, proszę Państwa, na drugi interes. No to więc, proszę Państwa, no nie to, tylko to. Zawsze papieża Matki Boskiej, Ostro Bramskiej wciąż by coś chcieli. Proszę Państwa, Bogiem i wzrób nażrą się, nachlą się, proszę Państwa, jako te lochy. I potem świnie szukają. Świnia po Skaryszewskim biegała, proszę Państwa. Przecież nawet na tej wystawie w ratuszu, proszę Państwa, w tego południe, Grochowska 274, to przecież namalowana była, sfotografowana była ta locha, proszę Państwa, to po Skaryszewie biegała. A Park Skaryszewski, a Skaryszew, to przecież jest jedno i to samo, proszę Państwa. Praga Południe. No jest, proszę Państwa, to jest z Warszawy Zachodniej, proszę Państwa, jedzie, tak jak mówię, że z Warszawy Zachodniej. Tak jak mówię, że Rotunda Centralnej i Zachodniej, to jest ta jedna katolicka Warszawa, ale ogromny skład, proszę Państwa. Już palec na palca, konduktor gestem zapraszającym, proszę wejść się do pociągu. To, proszę Państwa, niby do Terespola Państwo się przyjrzą, proszę Państwa. Ale to jedzie do Anglo-Ameryki Białystok, tak naprawdę w sumie. No i ten jeszcze zegar, Państwo zobaczą, która to jest ta godzina. Za 7 i ta godzina właśnie. No to i słuchaj. Ja proszę. No widzą Państwo, że ten jest pociąg międzynarodowy do Anglo-Ameryki Białystok, że ten skład ogromny, jaki długi Państwo zobaczą, że prawie on tutaj się mieści, ledwie na tym centralnym, bo na zachodnim to by się zmieścił. Do stacji Warszawa lotnisko Chopina, to z 4, proszę Państwa, ale nie radzę, proszę Państwa, do lotniska Okęcie Chopina pociągami jeździć, proszę Państwa, tylko do Anglo-Ameryki Białystok. Dlaczego? Dlatego, że tam po tym lotnisku trzeba iść, tam za lotniska, za dupia, takie łażą, proszę Państwa, mędy drapie się dziad katolicki, bo na ulicach, proszę Państwa, na dworcu, po swoim ciele się drapie. No i czy to ma być ciekawe? Że proszę Państwa, tu jakaś radość w domu Gucia, a do domu daleko, proszę Państwa, no to do Anglo-Ameryki Białystok jest bardzo daleko, ale marzy tutaj, proszę Państwa, Polska, a marzy o tej Anglo-Ameryce Białystok i do kina jadą, tu i prosto w prawo, proszę Państwa, ale nie ma tych prawosławnych, chociaż często słyszy się, że w prawo. No to więc on, nawet młode te dziadule katolickie idą bardzo chętnie do kina, proszę Państwa, i tam o tej Anglo-Ameryce Białystok, te filmy różne, proszę Państwa. A tutaj dupki to one nie są tymi aktorami, bo one mają tylko te czarne okulary i kopyta w kieszeniach trzymają. Oczywiście, że szpanując nic nie potrafią. No i że tam już odjeżdża do Anglo-Ameryki Białystok, proszę Państwa, i za dobrych parę godzin tam będzie. A tutaj podczas papieża Matki Boskiej, Ostro Bramskiej, Częstochowskiej, swojej rzymskiej, łacińskiej, aby nie krymskiej, krumczeć, breszeć. Także nie ma już tam ledwie to te czerwone światełka zostały. Breszeć i rechodówstwo uprawiać na lotnisko Okęcie Chopina. No więc jeżeli Państwo tam pójdą na ten czwarty peron, to mogą pojechać na lotnisko Okęcie Chopina, ale 175 szybciej miejskim, normalnie, 20 minut niecałe. Tak, nasza firma, proszę Państwa, Elhoff Art,
@gmail.com. Często tutaj sprawdza te tereny na dworcu centralnym przed odjazdem do domu, żeby zobaczyć, co się dzieje. Dzieje się, proszę Państwa, nic się nie dzieje. Widzieli Państwo, że do Anglii, Ameryki Białystok odjechał pociąg przed godziną 21. Także proszę Państwa, pozdrawiamy serdecznie śmieciarzy katolickich stołecznego miasta Warszawy. Tutaj wszyscy po świetnikach chodzą. Już Państwo znają historię, wiedzą historię tej Lilii Bilińskiej, matka fotografka. Ona też eksmisję na tej Chmielnej dostała. Proszę Państwa, 19 mieszkań, 6 mieszkań, 19 i śmieci miała po suficie w dwóch pokojach. Proszę Państwa, że straż nie dała jej żyć. Tutaj też byłem pit kafe, proszę Państwa, zrobili Subway, a tu z tyłu idą te dziady katolickie i takie dziady katolickie. A tu idzie o kopyta w kieszeni, tak kiwa się, ale kawał mięcha, kawał dziada i tam takie coś za tym tym. Jestem pit kafe, ale to nie Anka, tylko kto inne. Tutaj się inni prowadzą, bo to Anka to na centralnie. Także to też są rechodupcy katolicy stołecznego miasta Warszawy. To znaczy nie na centralnym, tylko na tarasach. Anka, proszę Państwa. A tutaj, o, McDonald's nasz nie brakuje. Jak Ameryka, proszę Państwa, ma wpływ na Polaczków, na myślenie. Żrą, srą, chlącą, a Bogiem ich brzucha nie jechała. Państwo chcą zobaczyć, jak wyglądają te budynki Socland, dworzec centralny. To przecież wyjść wieczorem z domu i nie spać. Nie spać, proszę Państwa, nie spać, nie chlać, proszę Państwa, nie żyć, nie przesadzać, tylko tak, jakby się z tego nie korzystał. No, Mariacz to Państwo znają, Państwo wiedzą, Państwo widzą, proszę Państwa, że jest naprzeciwko tego właśnie naszego Socland, dworca centralnego.